polskie, włoskie, francuskie i amerykańskie, reprezentujące różne etapy historii motoryzacji. Łącznie około 80 modeli pojazdów będzie można podziwiać w trakcie 13 zlotu pojazdów retro, jaki zaplanowano na najbliższy weekend. Pojazdy przejadą ulicami Nowego Sącza, ale każdy, kto chce przyjrzeć się im z bliska, sfotografować czy porozmawiać z właścicielami, powinien odwiedzić miasteczko galicyjskie. Drugi dzień tradycyjnie, jest to już cały dzień na terenie miasta Nowego Sącza, prezentacja tu w miasteczku galicyjskim od godziny 10, później przejazd, parada ulicami miasta Nowego Sącza około godziny 15, po tej paradzie samochody powrotnie tutaj będą prezentowane w miasteczku gdzieś do godziny 18. Pierwszy dzień imprezy to przede wszystkim czas dla uczestników zlotu. Drugi w całości poświęcony będzie osobom odwiedzającym imprezę. Oprócz wyjątkowych i niepowtarzalnych modeli pojazdów będzie można skorzystać z prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy, poznać działanie symulatora dachowania czy obejrzeć pokazy strażackie. No i druhowie, o których wspominałem z OSP Podrzecze, przedstawią nam tutaj nawet, mam nadzieję, że się uda zorganizować samochód, gdzie przedstawią nam jak się zachować, jak wygląda wydobywanie poszkodowanego podczas dachowania czy podczas jakiegoś uszkodzenia samochodu, jeżeli będzie wycinanie gdzieś tam dachu, wydostanie poszkodowanego kierowcy z uszkodzonego samochodu. Organizatorzy zadbali również o przygotowanie specjalnej strefy dla dzieci i młodzieży. A jakie pojazdy będzie można obejrzeć w trakcie zlotu? Pojazdy wszelakiego rodzaju. Pojazdy polskie, polska motoryzacja, francuska motoryzacja, włoska motoryzacja, motoryzacja amerykańska, która jednak wzbudza dużą, jest bardzo popularna, jak widzimy po poprzednich zlotach. Samochody różnego rodzaju. No wiadomo, wszystkie zabytkowe, ale są to samochody, które mają 80 lat, bo są i takie, a są też takie, które mają po 30 parę. Będą samochody ciężarowe, chyba jeszcze się nie zdarzały, to jest chyba pierwszy raz, tak, jest to pierwszy raz, gdzie pojawią się samochody ciężarowe na zlocie. Pojawią się autobusy. W trakcie 13 zlotu pojazdów zabytkowych będzie można także zaszczepić się przeciwko COVID-19.